Ikona Amen i złoty jubileusz profesji zakonnej pochodzącej z Góry Motycznej siostry Terezji Pienkoś. Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla uczczono te dwa wyjątkowe wydarzenia. Maria Pienkoś 50 lat temu wstąpiła do zgromadzenia sióstr służebniczek Bogu Rodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy, a dziś z ramienia sióstr w Danii działa w diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej. Ta ikona jest wpisana w moje powołanie. Ogromnie się cieszę, że mogę razem z Maryją właśnie świętować uwielbienie Boga, oddać Bogu chwałę za 50 lat profesji zakonnej. Jestem 47 lat w Danii, a 23 lata byłam w Polsce. I powiedziałam Bogu tak i nadal Maryja mnie uczy mówić Panu Bogu tak. I w niedzielę właśnie mam ten jubileusz, gdzie wielbię Boga, raduję się w Panu razem z Maryją i razem z moją parafią. Cieszę się razem z rodziną. Cieszę się ogromnie, że właśnie w ten sposób mogę łączyć te dwa dzieła razem. Bogu niech będzie za to uwielbienie, chwała, oddajemy Mu cześć, a przez to chcemy nieść radość Ewangelii na cały świat. Od małego dziecka Pan Bóg zaprosił mnie, wzbudził we mnie głęboką tęsknotę za Nim. I zostałam wychowana w rodzinie katolickiej, gdzie rodzice uczyli mnie kochać Boga i kochać Maryję. I już Pan Bóg zaszczepił ten dar powołania do życia zakonnego od dzieciństwa. Wzrastałam w tym, a później, kiedy poszłam do zakonu sióstr służebniczek, pogłębiałam właśnie tą maryjność, ukochałam Maryję i pragnęłam, żeby jak najwięcej ludzi doprowadzić do Boga. Pragnęłam jakby zostawić po sobie ślad Boga, żeby inni mogli dojść do Chrystusa, do zbawienia. Temat Bożego zbawienia bardzo leży mi głęboko na sercu. I dlatego pierwszym projektem na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie było Boże Zbawienie, Boże Miłosierdzie. Była to mozaika z płótna, wykonana z dziećmi w Odense, w Szkole Świętego Albana. Ale brakowało mi, pragnęłam ukazać rolę Maryi w dziele zbawienia. Ojciec Święty Franciszek zapowiedział tematy na Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ucieszyłam się tym ogromnie, ponieważ Maryja znaczy dla mnie ogromnie dużo. Mieszkam w Kopenhadze, w Danii, gdzie jest tylko 1% katolików, niecały. Ale wspólnota katolicka składa się z ponad 100 narodowości. Więc postanowiłam zaprosić młodzież do wykonania zespołowej pracy ikony maryjnej. I zaprosiłam tą młodzież, udało się wykonać tą ikonę Amen metodą kropkowania, stemplowania, gdzie z farbami akrylowymi, gdzie ta młodzież przychodziła, to nie byli artyści, ale to była prosta młodzież, studenci, pracująca młodzież i każdy mógł zostawić po sobie ślad, mógł zostawić po sobie pieczęć. Każdy z nich czuł się akceptowany, doceniony. Tak jak Bóg ukochał każdego z nas i akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego ta ikona
jest jedyna na świecie, właśnie, która się składa z kropek i obrazuje wszystkich ludzi na świecie. I ta Maryja tam jest ukazana jako, która mówi amen, Bogu tak. Na szyjnik Maryi właśnie tutaj jest, na szyjnik Maryi wyraża amen. Ale Maryja mówiła amen przez całe swoje życie. I dlatego Maryja uczy nas, jak odpowiedzieć Bogu tak na Jego wezwanie. I dlatego teraz pragniemy właśnie razem z Maryją iść, wstać i iść i dawać świadectwo z radością, tak jak Maryja, która poszła do Elżbiety i zaniosła Jezusa i tam u Elżbiety wielbiła Boga, Magnifikat. I właśnie tam też posługiwała Elżbiecie przez 3 miesiące. To jest wymiar misyjny. Dlatego w tym projekcie na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony pomagamy misjom. Siostra Teresia Piękoś skierowała również parę słów do młodzieży. W mojej parafii chcemy kontemplować ikonę Amen. I młodzież włącza się w to. I to jest piękne. Ikona Amen będzie nawiedzać różne parafie. Pojedzie dalej, tak jak Maryja nawiedziła Elżbietę. I chcemy stworzyć żywą ikonę i dawać świadectwo wiary. I zachęcam was, droga młodzieży, żeby się nie wstydzić, żeby iść pod prąd, żeby umieć się przyznać, że jestem wierzącym katolikiem. Kocham Boga, kocham Maryję, bo Maryja chce nam pomóc prowadzić nas do Jezusa, ale my musimy ją prosić o to. Ona wyciąga do nas rękę, my mamy ją chwycić za tą rękę i pójdziemy razem z Maryją przez świat odważnie. Bo Maryja dodaje nam otuchy, chroni nas przed złem. Ona jest jak koło ratunkowe. Nie wstydźcie się. Chcemy utworzyć żywą ikonę ze świadectw, ze zdjęć na Telebimie na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Dołączcie do nas. Są różne filmiki o ikonie. Kliknijcie, podajcie tą radosną nowinę dalej. Będzie to piękne świadectwo. Zapraszam was do tego. Ikona Amen została wykonana w Danii przez młodzież z 30 krajów z różnych stron świata w parafii świętej Anny w Kopenhadze jako międzynarodowy projekt ewangelizacyjny na Światowe Dni Młodzieży w Panamie 2019 oraz Lizbonie 2023.